Przy mikrofonie Paweł Kmiecik, gościem dnia Radia Zawielcie we wtorek, 4 listopada, jest pan Witold Glim, prezydent Zawielcia kadencji 2014-2018 i radny Rady Miejskiej w Zawielciu obecnej kadencji. Dzień dobry. Dzień dobry radio słuchaczom, dzień dobry panie redaktorze. No to zaczniemy, panie prezydencie, może od tego, że 4 listopada, bo data emisji tego wywiadu to 4 listopada właśnie, dokładnie 2 lata wstecz, w 2018 roku były wybory, pierwsza tura wyborów na prezydenta Zawielcia. Pan otrzymał wtedy 6859 głosów. Łukasz Konarski, z którym pan się spotkał w drugiej turze, wtedy w pierwszej 6019. Jak pan wspomina tamten dzień sprzed dokładnie 2 lat? Znaczy, nie było euforii, ale było zadowolenie. Równocześnie no, wiedzieliśmy, że pan Konarski rozpędza się z kampanią wyborczą. No i mieliśmy tą świadomość, mówię o sobie i o tych osobach, którzy bezpośrednio ze mną współpracowali. Wiedzieliśmy, że no, będzie ciężko w tej drugiej turze, no ale też robiliśmy wszystko w miarę naszych możliwości, to co uważaliśmy za słuszne, żeby dać mi mandat na kolejne 4 lata. No okazało się, że pan Konarski swoim programem przekonał Zawiercian, aby na niego zagłosowali. No i dzisiaj sprawuję władzę. Mnie pozostał tylko mandat radnego. To trudne bardzo pytanie, ale z perspektywy tych 2 lat może inaczej by pan wtedy pewne rzeczy zrobił albo w ciągu tych 2 lat? Ja panu powiem tak, że prawda, która przychodzi za późno, jest bezużyteczna. I dzisiaj wracanie i roztrząsanie do tego, co mogliśmy zrobić lepiej i co gorzej, to tylko po prostu no, powoduje to, że ten temat w człowieku jeszcze żyje, że ten temat gdzieś się jeszcze pojawia, no ale już jakichś konkretnych efektów z tego nie ma. A więc no, było w tej pierwszej turze dobrze, skończyło się przegraną w drugiej turze, no i trzeba z tym żyć, trzeba przejść do tego jako do takiej codzienności życiowej. W związku z tym cieszę się z tego, że chociaż w tej drugiej turze miałem bardzo dobry wynik, no bo w tej drugiej turze prawie 8,5 tysiąca zagłosowało na mnie, a więc jest to potężny kapitał zaufania, jeżeli chodzi o mieszkańców Zawiercia. No oczywiście pan Konarski miał ponad 1000 głosów przewagi nade mną, a więc mogę powiedzieć, że tak miasto praktycznie jest podzielone po połowie sympatią do pana Konarskiego, jak i również sympatią do mnie. No było wtedy, bo jak teraz jest, to pewnie to się zmieniło 100 razy. Ale już przez te 2 lata. Ale mówimy, panie redaktorze, co było 2 lata temu. Tak w związku jest. Z tym ja to... To teraz przejdźmy już szybki przeskok z 4 listopada 2018 do 4 listopada, a nawet dokładnie mówiąc 2 listopada 2020, bo 2 listopada zakończyły się konsultacje w sprawie planów budowy instalacji do produkcji paliwa z odpadów LDF. To wiemy, ale tak gwoli przypomnienia, a zanim gwola przypomnienia nastąpi, to oczywiście przez swoje niedopatrzenie zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy. Zapraszam serdecznie pana prezydenta Zawiercia Łukasza Konarskiego na wywiad, życząc zdrowia, szybkiego powrotu do zdrowia, wyleczenia się z koronawirusa. Serdecznie zapraszam. Ponad 3 miesiące, panie prezydencie, pana zapraszam i będę zapraszał pana jeszcze wielokrotnie. Także zapraszam panią Justynę Miszczyk, zastępcę prezydenta Zawiercia, no i jeszcze także od dziś do tych zaproszeń. Mam nadzieję, że to nie będzie to zapraszanie nie będzie dłuższe niż sam wywiad. Także panią Beatę Hawłę, przewodniczącą Rady Miejskiej w Zawielciu, bo także kilka miesięcy zapraszam. No więc dobrze, koniec na razie z zaproszeniami. Wracamy do tego mojego gwoli, więc gwoli ścisłości, gwoli wyjaśnienia. Taki był ciąg chronologiczny, że w sierpniu, 17 sierpnia dokładnie, raport o oddziaływaniu na środowisko tego LDF-u, który miałby w Zawielciu powstać, został przedłożony zamawiającemu, czyli Zakładowi Gospodarki Komunalnej. 18 września na spotkaniu prasowym ogłoszono to, że LDF ma w Zawielciu powstać. 2 października prezydent Zawiercia ogłosił konsultacje. Zakończyły się 2 listopada. No ale żeby nie było, że tak wszystko krytycznie, teraz już będę bronić pana prezydenta i tej inwestycji. Co pan o tym myśli? Szanowni mieszkańcy, panie redaktorze, no mnie jedna rzecz zastanawia, dlaczego pan prezydent Konarski ukrywał zamiar budowy tej instalacji przed mieszkańcami, a szczególnie przed mieszkańcami Borowego Pola i Marciszowa, bo te 2 dzielnice szczególnie będą narażone na
wszystkie problemy i kłopoty z funkcjonowaniem tego zakładu, jak i również zapomniał o radnych. Bo my dowiedzieliśmy się dopiero o zamiarze budowy tej instalacji z konferencji prasowej w hotelu Zawiecie, w której pan uczestniczył. I wszystkie informacje na ten temat to tylko czerpiemy z mediów, tych, które w tej konferencji uczestniczyły. No ja przeczytałem te wszystkie bardzo dokładnie, te relacje z tej konferencji, no i tak starałem się szukać argumentów za. A więc dla mnie takim argumentem, jeżeli to jest argument, to jest 7 miejsc pracy. Ale czy te 7 miejsc pracy to rzeczywiście powala? Czy te 7 miejsc pracy to jest takie istotne, żeby budować taki zakład, instalację do produkcji paliwa alternatywnego RDF? No nie sądzę. Bo jeżeli popatrzymy, że w sąsiednim Myszkowie niebawem powstaje nowoczesny zakład do budowy wagonów, gdzie będzie zatrudnionych 500 osób, no to pytam się pana prezydenta Konarskiego, gdzie pan był, panie prezydencie Konarski, przez te 2 lata? Trzeba było może podjąć rywalizację z Myszkowem i starać się, żeby w Zawierciu powstał taki zakład budowy wagonów i tym bardziej, że mamy dobrą strefę i jak czytałem, dlaczego został wybrany Myszków, to między innymi został wybrany, że są bardzo dobra, jest tam sytuacja komunikacyjna, zarówno kolejowa, jak i ten. W związku z tym, no, wydaje mi się, że jeżeli mamy poszukiwać na strefę inwestorów, to takich, którzy daliby rzeczywiście taką znaczącą ilość miejsc pracy, żeby o tym bezrobociu, o którym słyszymy od kilkunastu lat, żeby już powoli Zawiecianie zapomnieli. Ale to ja z tej racji, że pan prezydent Zawiecia Łukasz Konarski nie przyjmuje od ponad 3 miesięcy zaproszenia, to ja się wcielę na chwilę w jego osobę, panie prezydencie, jeśli pan pozwoli. No i zapytam w takim razie pana, czy pan w trakcie swojej kadencji zorganizował jakieś miejsce pracy na 500 osób, skoro pan zarzuca to prezydentowi? Nie na 500, ale chcę panu powiedzieć, że w czasie mojej kadencji sprzedaliśmy 19 działek za kwotę ponad 6 milionów złotych, to mówiłem też na sesji. I wówczas powstała AXA i powstał Virtu, aczkolwiek jak gdyby druga siedziba Virtu. I w AXA, jeżeli mnie pamięć nie myli, to tam jest zatrudnionych 200 osób, a w Virtu bodajże 300 osób. A więc to było w kadencji 2014-2018. Można to sprawdzić. Mogę się mylić, dlatego mówię około. No teraz mija 2 lata i wydaje mi się, jeżeli mam też dobrą pamięć i dobre informacje, no to z tymi działkami jest problem, a będzie jeszcze większy problem, jeżeli pan prezydent pozwoli i zgodzi się na to, aby ta instalacja tam na terenie strefy powstała. Bo już czytamy o tym, że no jednak, ale może jeszcze mówię, wrócę jeszcze do tych argumentów za. A więc mamy te 7 miejsc pracy, tak? No to jest imponująca, powalająca ilość. To jest jeden argument. Może się pan prezydent Łukasz Konarski rozkręca. Jeszcze ma 3 lata kadencji niespełna, więc może... Pan prezydent mówił, że będzie... Jeszcze 493. Pan prezydent mówił, że będzie kilkadziesiąt miejsc pracy. No okazuje się, że w tym raporcie, który złożyła firma Fortum, wyraźnie pisze 7, 4 koparku ładowaczy. Kilkadziesiąt powiązanych, czyli jakieś firmy transportowe i tak dalej. Transportowe, kierowcy, którzy będą tirami jeździć. Tak. No to jest jeden argument za. Teraz kolejny argument, który wynika bezpośrednio z tej konferencji, a mianowicie kilkakrotnie pytany przez pana między innymi, pan prezes ZGK, jaki będzie pożytek, czy jaki będzie miało miasto Zawiecie z tego pożytek, to mówił, że być może kiedyś będzie tam niższy odbiór śmieci od mieszkańców, tak? Powtarzał wielokrotnie, proszę mi wierzyć, ale w końcu przy którejś próbie, chyba drugim albo trzecim podejściu, tak? Powiedział, że jeśli oczywiście to wszystko jest bardzo, bardzo wstępnie liczone, bo to się może dużo zmienić, ale być może około chyba 2 milionów rocznie, więc wtedy byśmy na przykład może mieli tańsze, tańsze, ale nie byłoby podwyżek, podwyżki nie byłyby tak wysokie, jak mogłyby być. No, to wszystko hipotetycznie zakładając. Oczywiście, ale proszę państwa, panie redaktorze, najważniejsza jest sprawa ukrywania umowy, jaką zawarło ZGK z firmą Fortum. Nie wiem, który to z radnych wziął i wystąpił
do pana prezydenta o umożliwienie i udostępnienie tej umowy. Otrzymaliśmy takie taką informację, czy taką odpowiedź z firmy Fortum. Niedawna Ewa Micka, bo ona najczęściej to, no być może, ja dlatego interweniuje w takich radnych sprawach. No nie chcę tu teraz personalizować konkretnie, który. Otrzymaliśmy taką odpowiedź, że jest to tajemnica spółki i takiej umowy nam nie udostępnią. A więc to jest coś dla mnie niebywałego, że spółka, która jest w 100% własnością miasta, własnością gminy, prezydent jest szefem tej spółki i ona nie chce udostępnić tej umowy. To proszę teraz powiedzieć, jak rozmawiać z mieszkańcami, jak ich mieszkańców przekonać do tego, żeby podnieśli rękę i powiedzieli, tak, chcemy tej inwestycji. Ja jestem ciekaw, jak się zachowa pan prezydent Konarski w tej sytuacji, no bo tam ponad, czy około 1000 osób protestuje w formie pisemnej przeciwko budowie tej instalacji. Około 1000 osób około podpisało 1000, petycję, tak, około, przeciw RDF-owi. Podpisało petycję. A dlaczego ja mówię, że jestem, że się zastanawiam, jak się zachowa pan prezydent Konarski? Pan pozwoli, że ja tu przyszedłem z takimi dwoma materiałami. Ale proszę nie czytać całej gazety, bo na to nie będziemy mieć czasu. Nie przeczytam całej gazety, proszę się nie martwić. Chcę tu państwu, nie wiem w jaki sposób pokazać. To jest materiał wyborczy z tego, co widzę. To jest akurat sprzed 2 lat materiał wyborczy pana prezydenta Konarskiego i teraz proszę słuchać. Proszę się tak poprawić na krześle, żeby pan... Ja bardzo wygodnie siedzę. Dobrze, no to cieszę się. A więc proszę słuchać. Jest to umowa z mieszkańcami. Drodzy mieszkańcy, jest zatytułowana, więc do mnie, do pana też i do wszystkich słuchających. Oczywiście z wyrazami szacunku podpisał się pan Łukasz Konarski. I co w tej umowie? Nie wiem, czy ona ma dokument, czy to jest to dokument prawny, czy można iść z tym do sądu, że pan Konarski obiecał, a teraz nie realizuje. Ale to już jest sprawa dla prawników. Specem w tej kwestii nie jestem, ale wydaje mi się, że nie. No nie, no to jest materiał wyborczy. Ale co w tym materiale wyborczym czytamy? Istotną wartością w moim życiu jest szczerość i prawdomówność. Bardzo piękne zdanie, panie prezydencie Konarski. Dlatego drzwi do urzędu będą zawsze otwarte dla mieszkańców, bo to mieszkańcy powinni być głównymi współpracownikami prezydenta. Piękne zdanie, mądre zdanie. Powinni też wiedzieć, co się dzieje w mieście. Dlatego tak istotna jest jawność wszelkich umów i przetargów. Będzie to kadencja uczciwa, niczego nie będę ukrywał. I ostatnie z tej gazetki zdanie. Nic o was, bez was jest zasadą, którą będę się kierować jako prezydent. Proszę państwa, i ostatnie, jeszcze tu państwu pokażę i panu redaktorowi, to jest o tyle ciekawe, że jest to wywiad z panem prezydentem Łukaszem Konarskim, który przeprowadziła pani Monika Polak-Pałęga pod takim znamiennym tytułem: Nie będę tolerował żadnej formy nieuczciwości. A to jeszcze zanim została rzeczniczką Urzędu Miasta. Tak, tak. No to jest, panie redaktorze, to jest lipiec 18 rok. A więc to już jest taka była kampania. I no, teraz poddaje pan w wątpliwość tych słów, że pan prezydent jest szczery, prawdomówny, że mieszkańcy powinni wiedzieć, co się dzieje w mieście, że nic o was, bez was. No przecież są konsultacje ogłoszone. Tak. Zapytali o mieszkańców. Mówiłem na sesji, że to są konsultacje post factum. To jest jakiś żart z mieszkańców, to jest żart z radnych, to jest żart z wszystkich tych przedsiębiorców, którzy mają swoje biznesy, swoje interesy wokół strefy. Bo 18 była konferencja, gdzie uroczyście i powiedziałbym znowu wielką pompą ogłoszono, że ZGK podpisało umowę z Fortum. A za 2 dni czy za 3 dni ogłoszono konsultacje. Za kilkanaście dni, bo 18 września ogłoszono, a 2 października forma, były konsultacje. Forma ogłoszenia tych konsultacji społecznej na jakimś przydrożnym krzaku. No to było drzewko chyba jednak, tak? Przy Podmiejskiej, ale było też na BIP-ie. No ale forma ogłoszenia konsultacji na tym krzaku to tylko świadczy po prostu o tym, o panu prezydencie, jak szanuje mieszkańców, jak szanuje swoich wyborców. Ale zapytał, ale jeszcze przecież nie wybudowali tego zakładu, więc jeszcze dobrze, że zapytał teraz, nie później na przykład. Ale najpierw ogłosił, że już jest umowa podpisana, że będzie produkcja, że będzie ten zakład budowany, po czym ogłosił konsultację i jeżeli mnie pamięć nie myli,
To było, zresztą pan mi tu przypomniał, ze znacznym opóźnieniem ogłosił konsultację, ale przecież to jest logiczne. Logiczne, jeżeli pan prezydent by się posługiwał logiką, no to najpierw by ogłosił konsultację, wysłuchałby mieszkańców, co o tym sądzą, a później by dopiero przystąpił, jeżeli by mieszkańcy rzeczywiście wyrazili zgodę, przystąpił do budowy tej instalacji poprzez firmę ZGK i firmę Fortum. A tu jest wszystko do góry nogami. I teraz tak jak próbowałem, panie dyrektorze, znaleźć jakieś argumenty za, to teraz zastanówmy się, jakie są wątpliwości. Bo ja nie chcę mówić, że jakie są głosy przeciw, tylko jakie są wątpliwości, żeby była ta firma Fortum, żeby firma Fortum budowała u nas instalację. Pierwsza wątpliwość, która mi się nasuwa, to miasto Częstochowa. Pan doskonale wie i wszyscy ci, którzy się tą tematyką interesują, że radni Częstochowy zjednoczeni, aczkolwiek im o zjednoczenie bardzo trudno, zjednoczeni, a więc wszyscy radni wszystkich opcji i tak dalej, zagłosowali przeciwko budowie tej firmy w Częstochowie. W Częstochowie prezydentem jest wytrawny i długoletni prezydent, który gdyby wiedział, że jest Fortum, jest firmą znoszącą złote jajka, to jeżeli ta inwestycja nie wypaliła na dzielnicy Stradą, to jestem przekonany, żeby poszukał jakiejś innej lokalizacji, żeby za wszelką cenę firma Fortum była w Częstochowie, żeby tam płaciła podatki. Zresztą, uciekł mi taki wątek. Nie wiem, gdzie ta firma jest zarejestrowana i gdzie będzie płaciła podatki. Ale bo to też nie wiem. Fortum mówiła podczas też tego spotkania prasowego 18 września, jak ich o to pytałem, że Częstochowa jeszcze jest rozważana. To nie jest tak, że jest definitywnie nie co do Częstochowy. No to, że może będzie inna lokalizacja na przykład, jeszcze nie wiadomo. No to widocznie, czego życzę im, żeby zainteresowali się z powrotem Częstochową, a niekoniecznie Zawierciem. A więc... To jest pierwsze. Druga sprawa, która budzi wątpliwości, no to ta instalacja na 100 tysięcy ton rocznie, co no już tu wszyscy przeliczają matematycznie, ile to będzie ciężarówek i tak dalej, a więc no, wzmożony ruch w okresie, w całym mieście, bo to przecież te ciężarówki będą nie dojeżdżać tylko od Dąbrowy Górniczej czy od Siewierza, tylko mogą równie dobrze dojeżdżać i od strony Krakowa i od strony Kielc, a więc mogę powiedzieć, że no, będzie wzmożony ruch, co powoduje dodatkowy smog, a więc to, co jest najistotniejszą naszą wartością, to, co tak wszemi wobec reklamujemy i rozpowszechniamy, że miasto Zawiercie jest bramą na Jurę, no to nie wiem, czy to będziemy taką bramą na Jurę, tym bardziej, że to też wczoraj wyczytałem, że jeszcze sprawa budowy kopalni cynku Łowiu żyje, tak? A więc odwołują, pewnie będą się odwoływali. Się odwoływali i tak dalej, w związku z tym... Ale co do jeszcze liczby tak? ciężarówek, no to przecież też mówią zwolennicy tego, że raz, że to jest przy obwodnicy, a będzie jeszcze niedługo obwodnica Poręby i Zawiercia, a dwa, przecież do innych zakładów, już nie nazywając zmienia i nazwiska, czy z nazwy bardziej, też dojeżdżają tiry w dużych liczbach. No dojeżdżają, tiry do huty dojeżdżają w liczbie dobowej około 200 tirów. Wjeżdża i wyjeżdża do huty, a więc no tylko pytam się, po co jeszcze generować wjazd tirów do miasta Zawiercia. Tylko możemy tych wątpliwości mieć wiele, tylko jest jedna podstawowa rzecz. Czy ktoś z tymi mieszkańcami rozmawiał? Czemu tą najważniejszą, powiedziałbym taką, to najważniejsze samorządowe postępowanie, a więc dialog z mieszkańcami, pan Konarski zaniechał, tylko w sposób jakiś taki dla mnie niezrozumiały, sposób jakby coś ukrywał przed mieszkańcami, przed radnymi, gdzieś po cichu jakieś zrobił biznesy, no i naraz później ogłasza triumfalnie, że mamy się wszyscy cieszyć, bo taka instalacja będzie w Zawierciu. Taka instalacja była w Myszkowie i dwukrotnie się spaliła. Instalacja do 50 tysięcy ton rocznie. Do RDF-u? Tak, do RDF-u i spaliła się dwukrotnie. I z tego co wiem, w tej chwili chyba też tam właściciel tej instalacji walczy o to, żeby mógł ją odbudować. W związku z tym niech odbuduje polski kapitał, bo to jest polski przedsiębiorca, nie jakiś niemiecko-fiński. Niech
to wybuduje w Myszkowie polski przedsiębiorca, polski inwestor, a zawiercia do Myszkowa jest niedaleko. Zresztą ten zakład istnieje tuż przy rondzie, jak się wjeżdża do centrum Myszkowa, a więc teraz jest dojazd idealny. Pytam się tylko po co? Oczywiście poddaję te wszystkie wątpliwości, po co? Czy jeżeli nie będzie tej instalacji RDF-u, to co? To tak jak mówiłem w jednym z komentarzy, to zawiercie się zwinie, nie będzie zawiercia. Sytuacja finansowa dzięki owocnej pracy pana prezydenta jest coraz lepsza, czego wszemi wobec doświadczamy, bo na przykład dwie panie wiceprezydent nie mogły być tuż po wyborach zatrudnione, bo pan Konarski mówił, że sytuacja jest zła, niemalże dramatyczna. No skoro teraz dwie panie prezydent zostały zatrudnione w takim krótkim okresie czasu, no to znaczy, że sytuacja jest bardzo dobra, bo stać miasto, żeby na dwa etaty dodatkowe i dodatkowe zatrudnienie, dwa etaty wysoko budżetowe akurat, no czy ja mówię, takie zawsze są etaty prezydenckie w miarę wysoko budżetowe, a więc stać miasto, po co to budować? Druga sprawa, no ZGK też się popisał bardzo dobrym wynikiem, bo zysk tam był około 5 milionów, w związku z tym no pytam się, komu ta inwestycja ma służyć, komu ta inwestycja jest niezbędnie potrzebna, panie na pewno nie mieszkańcom, na pewno nie powiedział społeczeństwu zawieciańskiemu. Że polski przedsiębiorca dobrze, żeby wybudował taki zakład, no i patriotyzm gospodarczy jest na pewno rzeczą piękną, ale dobrze wiemy, że tak nasz krajobraz gospodarczy wygląda, jak wygląda, i przecież w Zawierciu także powstawały i powstają sklepy i nie tylko, należące do sieci zagranicznych. No i cóż, nie zawsze da się, żeby polski przedsiębiorca coś budował. Znaczy, no ja nie mam, bo wie pan, przedsiębiorców z innych państw, z innych krajów w Zawierciu jest kilka, mogę powiedzieć, ale być może ja trochę to przerysowałem, czy wyolbrzymiłem, ale mnie o jedną rzecz chodzi. Jest w Myszkowie i będzie, i w związku z tym po co nam budować, skoro można skorzystać z Myszkowa, pojechać do Myszkowa, porozmawiać. Transport jest niedaleki, a po co nam przyjmować niezliczone ilości ton śmieci z całej Polski, no bo jeżeli my z powiatu w ościennych ściągniemy około 20 tysięcy ton, a 80 tysięcy ton trzeba dowieźć, no to ta proporcja jest po prostu no, dla mnie zastanawiająca, żeby nie powiedzieć, że ona jest wręcz szokująca. Jest pan pewien, że RDF w Myszkowie powstał? Bo powiem, że ja pierwszy raz o tym słyszę akurat. Typowo RDF, zakład do produkcji paliwa odpadów RDF. Produkował Myszków, produkował paliwo alternatywne RDF i nie wiem, czy nawet nie dostarczał to do Zabrza. Proszę sobie sprawdzić swoimi kanałami. Powiedział pan o jawności umowy. Musimy trochę sprężyć się i prosiłbym o krótkie odpowiedzi, bo żeby jeszcze coś zdążyć innych tematów uszczknąć, a nie tylko RDF-u, ale powiedział pan o jawności umowy, że tego by pan oczekiwał w kwestii umowy tej pomiędzy firmą Fortum a ZGK, no ale pan też samorządowcem doświadczonym jest i prezydentem Zawiercia pan również był i ZGK także panu podlegał, więc czy rzeczywiście nie mają racji w tym znaczeniu, że jest to tajemnica handlowa, no bo raz, że ZGK jest spółką, ale dwa, że podpisało umowę z firmą komercyjną Fortum, więc tak samo jak często jest na przykład, jak są artyści występujący na dniach nie tylko Zawiercia, jak Polska Długa i Szeroka, dniach różnych, choć w tym roku akurat niestety niekoniecznie, z powodu koronawirusa. Też nie znamy tych umów między artystami, a przecież pieniądze będące miejskimi pieniędzmi są wydawane na tych artystów, ale też tych umów nie znamy, więc może jednak mogli się tym wytłumaczyć. Znaczy wie pan, ja tu mogę powiedzieć, że w wielu sprawach związanych z funkcjonowaniem samorządów następuje tak zwana falandyzacja prawa, że każdy prawo, każdy podmiot, każdy zakład, zawsze prawo nagina do swoich potrzeb, do swoich interesów. Ja uważam, że ZGK, komu jak komu, ale radnym, ja nie mówię, że radni mają to rozpowszechniać. A to oni się obawiają, że radni zaraz właśnie rozpowszechnią, pójdą do mediów albo dadzą na Facebooku. Taką umowę pokazać.
ale za to, że nie chcą pokazać, to uważam, że tylko jest wina pana prezydenta, bo skoro jest taki otwarty, transparentny i tak dalej, nic o was, bez was, dla was, jestem jeszcze, a już nie będę przypominał sobie tych PR-owskich jego chwytów, czy PR-owskich jego wystąpień. Zwracam się do pana, panie prezydencie Konarski, najwyższa pora, żeby poprosić pana prezesa ZGK, żeby pan udostępnił umowę radnym, jaką zawarło z firmą Fortum. Może się boją tego, że radni opublikują to na Facebooku albo powiedzą komuś innemu. Pan by nie przekazał dobrze, tego ale dalej? Co to jest tam do ukrycia? No nie wiem, tak samo jak artyści też, artystów też nie znamy honorarium. Co jest do ukrycia w takiej umowie? Pewnie pieniądze. Przecież my, tak pan prezydent powiedział, że to my jesteśmy jego pracodawcami. No to my jako pracodawcy pana prezydenta prosimy, żeby pan pokazał nam umowę, czy to jest dla miasta biznes, czy to jest dla miasta strata, czy to jest tylko biznes dla firmy Fortum, czy dla jakiegoś jeszcze innego podmiotu. To jeszcze w kwestii ZGK ostatnia rzecz, bo mówił pan o tym zysku ZGK, to pamiętam, że chyba w tej dyskusji też wtedy padło, to chyba było na komisji chyba poprzedniej budżetowej gospodarki ZGK był tematem ważnym. Była mowa o tym, że za pana kadencji powstał biurowiec chyba za kilka milionów złotych. Znaczy tak, no ZGK teraz osiągnęło wypominano, że wtedy budowano biurowce, tak, a nie inwestowano w infrastrukturę na przykład. To jest fobia pana Konarskiego, który to ciągle powtarza. To nie był biurowiec, tylko to jest pomieszczenie socjalno-biurowo warsztatowe. Można tam pan Konarski podjechać, bo chyba tam nie odwiedza tego zakładu i to służy nie tylko dyrekcji czy zarządowi, ale tam mają swoje szatnie, pracownicy, tam mają warsztaty, te duże samochody, które tam są do zwożenia śmieci, powiedziałbym, no, używane, ale równocześnie chcę panu powiedzieć, że ponieważ nowy zarząd miał wątpliwości co do zasadności budowy tego budynku, tak jak wiele innych firm kierowanych przez pana Konarskiego, zgłosili niegospodarność do służb ścigania. No i to już trwa 2 lata i nie możemy się póki co dowiedzieć, czy poprzedni zarząd popełnił jakieś uchybienia, popełnił jakieś przestępstwo. No co jakiś czas dzwonię, piszę pisma do pana prezesa Tomczaka, to mówi, że jeszcze sprawa nie wyjaśniona, a więc mam nadzieję, że niebawem, tak jak w PUK-u okazało się, że zrobiono wielki szum, że nieprawidłowości, ABW, CBA, już nie wiem, kto tam jeszcze był, no i okazało się, że z wielkiego szumu, który robił pan Konarski, z wielkiego show, na sesji, że wychodzili poszczególni prezesi i tylko mówili o nieprawidłowościach i zgłoszeniach do odpowiednich służb, no to w PUK-u okazało się, że prokuratura nie dostrzegła się jakich nieprawidłowości, no to jeszcze było mało, trzeba było się odwołać. Sąd też to potwierdził, że pan Laber wszystko robił zgodnie z prawem, zgodnie z kodeksem pracy. No i sprawa została umorzona przez prokuraturę, jak i przez sąd. Tylko pytam się, czy ktoś panu Kamilowi Laberowi powie przepraszam. Panie prezydencie, przyspieszamy, bo mamy jeszcze kilka tematów. Ale jeszcze o tym RDF-ie jedno zdanie. Ostatnie. Bo marszałek województwa śląskiego wyraził się w takim piśmie pisanym do Rady Częstochowy, że po prostu w województwie śląskim nie ma potrzeby budowania kolejnej instalacji RDF-u. Takie pismo mogę panu po tej dzisiejszej tutaj wywiadzie, bo mam go tam u pana tylko w tej innej części redakcji, że nie ma potrzeby budowy kolejnej instalacji RDF-u w województwie śląskim. Można tylko rozbudowywać, jak i również modernizować RDF. Przechodzimy dalej. Dziękuję. Teraz będę prosił o krótką odpowiedź, choć zdaję sobie sprawę, że formułą pytania pewnie wsadzę jakiś mrowisko. Chciałem zapytać o zjazd z obwodnicy Poręby i Zawiercia, bo duża się dyskusja wywiązała pomiędzy prezydentem Łukaszem Konarskim a panem, bo to już kilka tygodni temu było, choć mam wrażenie, że mieszkańcy jakoś nieszczególnie się tym zainteresowani, mam wrażenie czasem, że bardziej się tym emocjonują może samorządowcy albo dziennikarze niż mieszkańcy, choć może
może się mylę, ale w skrócie mówiąc chodzi o to, że przekazano informację, że dowiedziano się, że w 2017 chyba, tak? Jeszcze 17, ale przed, nie, przepraszam, po tym jak już został Łukasz Konarski odwołany, że zastępca pana, zastępca do spraw gospodarczych, pan Marek Borowik, podpisał i wyraził zgodę na to, żeby zjazdu na wysokości ulicy Grunwaldzkiej, na wysokości dworca kolejowego mniej więcej w tej okolicy, żeby tam zjazdu z obwodnicy nie było. No i będą zjazdy w Kuźnicy, to jest na wysokości ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej, i w Kromołowie. No i teraz pytanie, na które bardzo bym prosił o jak najkrótszą odpowiedź, to dlaczego pan tego nie dopilnował? Panie redaktorze, szanowni mieszkańcy, to nie jest fakt niedopilnowania, tylko zrobiliśmy to. Ja się śmieję, bo z tego powodu, że proszę o krótką odpowiedź, a będzie pewnie długa. Z premedytacją myśmy to zrobili, dlatego że istotą budowy obwodnic jest fakt wyprowadzania ruchu kołowego z centrów miast poza miasto i wprowadzenie zjazdu z obwodnicy w samo centrum miasta Podworzec jest kardynalnym błędem. Dlatego, a druga sprawa to zastanawiam się, gdzie był przez 3 lata pan Konarski. Obudził się we wrześniu 2020 roku, no i jak zwykle w swoim stylu, kuriozalna decyzja poprzedników i tak dalej. Dlatego ja napisałem, że pan Konarski jest kuriozalnym prezydentem, że nie zdąży przez 3 lata, nie zorientował się po prostu gdzie są zjazdy z obwodnicy. Przecież o tych zjazdach z obwodnicy to wszyscy pisali. Dziennik Zachodni, wszystkie media, Dziennik Zachodni, pan pisał, a więc kto chociaż trochę się interesował przebiegiem obwodnicy, to mógł dotrzeć do wszystkich informacji, do wszystkich wiadomości, jak ta obwodnica będzie przebiegała. Ja uważam, że moje zdanie na dzień, bo taką decyzję podpisał w moim imieniu w listopadzie, 16 listopada 2017 roku pan Borowik. Ja uważam, że to jest słuszna decyzja. Nie powinno być obwodnicy, nie powinno być zjazdu z obwodnicy do samego centrum miasta, do samego serca miasta. Wręcz odwrotnie, te dwa zjazdy, które są na wysokości Kromołowa i Kuźnicy, uważam, że nie będą problemem, żeby rozładować ruch w centrum naszego miasta. Mogę jeszcze dodać, że nie będę przeszkadzał, jeżeli pan prezydent Konarski jest tak dobrze ustosunkowany z ministrem Adamczykiem, bo już pisał, że jeździ jedno spotkanie, drugie spotkanie, no to pewnie jestem przekonany, że będzie trzeci zjazd, tylko zanim on podejmie już ostateczne decyzje, pan minister, to dobrze by było, żeby pan Konarski jeszcze przedyskutował ten temat z mieszkańcami centrum miasta. Dlatego, że ja taką decyzję między innymi podjąłem na spotkaniach. Mieliśmy takie słynne spotkania z mieszkańcami przy fontannie. Przy fontannie tej miejskiej i tam spotykałem się dwukrotnie. Tam były poruszane różne sprawy i chodników i likwidacji tych dwóch przystanków autobusowych, które były tam na wysokości banku PKO i po przeciwnej stronie. Wszystkie te przystanki przerzuciliśmy na poprzedni stary dworzec i tam nigdy nie było takiego tematu, aczkolwiek myśmy ten temat próbowali wywołać z ówczesnym rzecznikiem miasta, czy obwodnica byłaby dobrze, gdyby ona był ten węzeł tutaj przy dworcu kolejowym, to mieszkańcy mówili nie chcą mieć żadnego węzła dodatkowego. Ba, chcę tylko panu jeszcze powiedzieć, czy przypomnieć, bo być może pan też o tym pisał. Pamięta pan, jak mieliśmy taki budynek socjalny dla kierowców ZKM-u tuż przy dworcu? Ja pamiętam. Ale dojeżdżało się do niego ulicą wschodnią. Ulicą wschodnią. No to przecież jak to mieszkańcy protestowali, że co jakiś czas tam autobus przejeżdżał, ile to było, powiedziałbym, krytykowania, ile to było niezadowolenia, ile mieszkańcy po prostu no, na ten temat negatywnie się wypowiadali. Taka moja mała złośliwość, mi pan posądził o drobną złośliwość, ale powiedział pan o tym, że były słynne spotkania przy fontannie. Dwukrotnie pan się z nimi spotkał na fontannie. To już po dwóch razach już były słynne te spotkania? Nie, słynne dlatego, że najpierw było burzliwie. Tam też pojawiał się wówczas pan
z kuriera pan Mazanek, z którym tam się w jakiś sposób poróżniłem, straszył mnie nawet jakimś procesem sądowym o zniesławienie. No jest to wszystko do sprawdzenia w kurierze zawiecińskim, bo to było tak, że miał mnie pozwać. Dobrze, ale to tylko taka drobna złośliwość, nie musimy takie, w tę stronę iść, co, tak? Burzliwe były w tej formie, że no, najpierw mieszkańcy przychodzili, jak to się mówi kolokwialnie, naskoczyli na mnie, tam to źle, to wszystko źle, a później w toku dyskusji okazało się, że to nie są problemy, że to wszystko można wyjaśnić, że to można wszystko zrobić, oczywiście w odpowiednim czasie. Powiedział pan o tym, że przecież władze i wszyscy wiedzieli, bo tak media o tym pisały, bo GDDK ja podawało i w ogóle wszyscy powinni wiedzieć, że tego zjazdu to nie będzie. No, ale jak radny Dominik Janus, radny z Komitetu Konarskiej Zawielczańska Odnowa, jako w tej chwili praktycznie chyba jedyny z obozu władzy, który regularnie przychodzi do Radia Zawiercie. Chwała mu za to, bardzo dziękuję i proszę o jeszcze. I próbuję wyjaśniać decyzję prezydenta Łukasza Konarskiego. Wtedy, jak był kilka tygodni temu gościem dnia, to mówił, z tego co pamiętam, to nie cytat dosłowny, tylko parafraza przytoczona z głowy, czyli z niczego, że chodzi o to, że nie wiedziano, że władza nie wiedziała, nie dotarła do tych pism wcześniej, że była taka możliwość na etapie projektowania, czy tam ustalania może bardziej w 2017 roku, że była taka możliwość, żeby ten zjazd tu powstał i wtedy może trzeba było negocjować i o to walczyć, więc to bardziej chodziło o to, że władza nie wiedziała, że była taka możliwość, prezydent Łukasz Konarski nie wiedział, że była wtedy taka możliwość, a nie to, że nie wiedział, że tej obwodnicy nie będzie. Panie redaktorze, dostęp do tych informacji był powszechny. Pan Łukasz Konarski... Do tych, ale do których, że... Do tych informacji, że była taka możliwość... O przebiegu... Ustaleń. O przebiegu obwodnicy. Chcę jeszcze raz podkreślić, że ostateczne pismo o dwóch zjazdach skierowałem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za pośrednictwem pana zastępcy prezydenta Borowika 16 listopada 17 roku. Pan Łukasz Konarski został zwolniony z urzędu 30 listopada. A więc w chwili wysyłania tego pisma był jeszcze urzędującym zastępcą prezydenta. Miał wówczas dostęp do wszystkich, mógł pójść do każdego wydziału i o co by poprosił, by dostał. Byłem przekonany, że to jednak było, że jego odwołanie było przed. No ale można powiedzieć, że był do spraw społecznych. To nie wiedział, że ukrywano przed nim te sprawy. No, wszystko to, co nie udało się panu Konarskiemu, to zawsze mówi, że ukrywano. Uczestniczył w spotkaniach, gdzie zawsze uczestniczyli zastępcy, skarbnik. Uczestniczyła w tych spotkaniach, jeżeli trzeba było, to również pani sekretarz. A więc no tylko pan Konarski zawsze przychodził, rzadko kiedy zabierał głos. Zawsze tylko się wsłuchiwał lub się bawił komórką. Taki był udział jego oczywiście w tych spotkaniach. A więc podejrzewam, że nie do końca był żywotnie zainteresowany tym, co się w mieście dzieje. W związku z tym jeszcze raz powtarzam bardzo ważne daty, bo pan się mylił, panie redaktorze. 16 skierowałem pismo do Generalnej Dyrekcji. Akceptujące, listopada. Tak, listopada 17 roku, a pan Konarski został zwolniony 30 listopada, a więc jeszcze 2 tygodnie po tym piśmie, które skierowałem do Generalnej Dyrekcji. Założyłbym się o dobry obiad, że się nie mylę, ale jeśli się mylę, to przepraszam. No to jak tylko odblokują restaurację, to będę pana... Jeszcze nie wiadomo, kto kogo. Dobrze, ale to sprawdzimy, dobrze. Ale dobrze. Rozpędzamy się, bo naprawdę czasu mamy coraz mniej, a jeszcze temat jest istotny, chociażby bocianówka. Bocianówka i to trochę jeszcze z innej perspektywy o tym pomówimy. Nie tylko zapytam pana w tej formie, jak pytałem często swoich gości radnych, nie tylko o tę sprawę, ale też w tym znaczeniu, że dlaczego nie broniono, bo na przykład starosta Gabriel Dors to wspomniał i podniósł, że dlaczego nie broniono Kmicica, tak jak się broni bocianówki teraz. Oczywiście tak, to nie chodzi o to, że to było należy do miasta, bo Kmicic to była akurat spółdzielnia mieszkaniowa, no ale miasto przecież mogło tam robić, co się da, żeby obronić. Może najpierw, panie redaktorze, 2 słowa o bocianówce. Po prostu no, dziwię się, że pan Konarski teraz ten temat podnosi.
dlatego że był przez 3 lata jako mój zastępca bezpośrednio w schemacie organizacyjnym Urzędu Miasta odpowiadał za pracę i działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który akurat podpisuje umowę z Bocianówką. Pytam się, gdzie był przez te 3 lata, niech pokaże jakiekolwiek jedno pismo, pan Konarski, czy niech przyniesie to pani dzierżawca z Bocianówki, gdzie przez te 3 lata, kiedy był zastępcą od 15 do 17, gdzie by wyrażał jakieś swoje... 14 do 17. No tak, ale 14 to już końcówka, no bo myśmy rozpoczęli pracę, ja zostałem zaprzysiężony na początku grudnia, a więc no to już tak ten miesiąc, no 14, 18, no ale... 14, 17, tak, był zastępcą. 14, tak. Był z 17. To niech pan Konarski pokaże jedno pismo, bo nie znam takiego pisma, też nie znam, jak były spotkania naszego tego zarządu miasta, żeby kiedyś pan Konarski artykułował jakieś niezadowolenie z tytułu funkcjonowania Bocianówki. Nie znam. To, że teraz mu się zmieniła, zmienił pogląd na temat funkcjonowania Bocianówki, mógł mu się zmienić pogląd. Ja nie kwestionuję, że mógł mu się zmienić pogląd, może mu się to nie podobać i tak dalej, tylko znów popełnił jeden kardynalny błąd. A więc najpierw się rozmawia, najpierw się informuje, a później się podejmuje decyzję. A pan Konarski bez rozmowy, bez próby rozwiązania problemu zaraz podejmuje decyzję i traktuje w sposób przedmiotowy naszych przedsiębiorców, obojętnie czy to jest duży, czy to jest mały, ale w sposób przedmiotowy, co uważam, że jako samorządowcowi, wsłuchując się wszystkie te mądre pana Konarskiego zapowiedzi i informacje, no to popełnił błąd kardynalny. No dobrze, ale co jednak z tym, że nie bronią Kmicica, tak jak się broni Bocianówki? Już wracam do Kmicica i mam nadzieję, że dotrzyma słowa i Bocianówka będzie dalej dzierżawiona przez państwa, panią Jolę i pana Witolda, akurat mój imiennik, pan Witold, to nawet z tytułu imienia po prostu mu kibicuję i sympatyzuję z nim. A co do wypowiedzi pana Gabriela Dorsa, no to pan Gabriel Dors, no pomyliło mu się po prostu, no a mianowicie my do Bocianówki jak najbardziej mamy pełne prawo, bo to jest teren nasz miejski, natomiast i my jesteśmy właścicielem tego lokalu jako gmina, a z kolei Kmicic, no to jest spółdzielnia mieszkaniowa, więc jeżeli już, to trzeba z takim pytaniem iść do pana prezesa Sokoła i z nim uzgodnić, czy jego dopytać, dlaczego wówczas wypowiedział umowę Kmicicowi. My, to znaczy ja i moi współpracownicy, co mogliśmy wówczas, to pomogliśmy panu Janowi Zamorze, bo po pierwsze no, wyraziliśmy zgodę, żeby on na terenie przyległym wybudował sobie parking, oczywiście za własne środki, który do tej pory istnieje i tam go mieszkańcy z niego korzystają. W chwili zamknięcia mu dostępu do tej pierwszej części parkingu, w następnym dniu siłami PUK-u zrobiliśmy 2 niezależne wjazdy na ten parking, żeby ci, którzy dojeżdżają do tego sklepu, żeby po prostu mogli korzystać z tego, z parkingu i oczywiście trochę dalej, ale dojść do ówczesnego sklepu Kmicic. Później, no wiadomo, skończyła się umowa, skończyła się sprawa. Ale na ile mogliśmy, jako samorząd zawieciański, to panu Janowi Zamorze pomogliśmy. Oczywiście ta pomoc może nie była taka, której by pan Jan Zamora oczekiwał, ale też nie mogliśmy więcej zrobić. Oprócz tego udrożnienia dojazdu na ten parking jak gdyby B, myśmy to wykonali w trybie natychmiastowym. No to jeszcze w kwestii Bocianówki, bo nie pamiętam, z kim to był wywiad, ale na pewno obiecywałem wtedy, że zapytam pana prezydenta, czyli pana, pana prezydenta poprzedniej kadencji, odnośnie placu zabaw przy Bocianówce, no bo tam też był taki argument, że tam się robi, to było akurat w piśmie skierowanym przez prezydenta zawiercia Łukasza Konarskiego do radnych, nie tylko na sesji nadzwyczajnej w sprawie Bocianówki, na której to pana prezydenta nie było, i w tym piśmie napisał, że stało się
się to pijają piwa, no a jeszcze we wcześniejszych chyba argumentach, że tam się spożywa alkohol, a obok tego jest plac zabaw, no a plac zabaw tam powstał za pana kadencji, z tego co tak, mi wiadomo. Ten okazały piękny plac zabaw powstał w tej poprzedniej kadencji. Ja powiem panu tak, był tam zawsze plac zabaw, był tam zawsze. Co prawda trochę już taki podstarzały i zniszczony, ale był. I nigdy nie słyszałem, żeby plac zabaw, jak i również i bocianówka, i plac zabaw, jeden albo drugiemu sąsiedztwo przeszkadzało. Nie było takich głosów, że tam rodzice są oburzeni, że ktoś tam alkohol pije, coś komentuje barwnie i kwieciście, a tu dzieci. Na tej sesji, nie wiem, czy pan był, co... Na sesji nadzwyczajnej o bocianówce? O bocianówce, tak? Byłem, dobrze mówię. Oczywiście. No to ja zapytałem panią... Justynę Miszczyk. Nie, tak, czy pana prezydenta, czy... Pana czy... prezydenta na tej sesji nie było, była nie pani było. Justyna Miszczyk. Nie, zapytałem tych właścicieli, zapytałem, czy są tam jakieś, czy dochodzi tam do jakichś aktów wandalizmu, przemocy i tak dalej, czy przez te lata, przez które oni prowadzą tą bocianówkę, były tam interwencje policji i tak dalej. No okazuje się, że nie. A więc nigdy nie było problemu plac zabaw, bocianówka. To jest taki znów problem stworzony tylko po to, żeby po prostu znów no, gdzieś osłabić tych właścicieli, żeby im przejąć lokal. No nie wiem, co pan Konarski, jaki miał zamiar, bo różne opinie na ten temat gdzieś do mnie docierają, no ale są to opinie niesprawdzone, w związku z tym nie mogę też to publicznie tutaj u pana mówić. No to już szybko ostatni wątek, kwestia ostatniej sesji. Nie wiem, czy zdominowała tę sesję kwestia radnego Pawła Kaźroda i wniosku starosty zawercińskiego Gabriela Dorsa sprzed kilku miesięcy, z kwietnia bodajże, w sprawie wypowiedzenia warunków pracy i płacy, czyli zmniejszenia o około połowę pensji Pawła Kaźroda. Przepraszam, dyskusja zażarta. To nie koronawirus, to astma skrzydłowa, żeby od razu wyjaśnić. No i co pan o tym myśli? Czy te starania, czy wniosek starosty już tak zakończony takim głosowaniem, chyba 9-9 i 3, czyli dalej będą się komisje tym musiały zajmować w sprawie Pawła Kaźroda, czy to będzie jednak kolejna dogrywka i kolejne rundy, czy to się może zakończy? Znaczy w ogóle przykre jest to, że do takiej sytuacji dochodzi w czasie obrad Rady Miejskiej. Ja mówiłem i na komisji, i mówiłem to również na sesji, że pan Paweł Kaźród miał prawo zawierzyć zarówno panu staroście Dorsowi, jak i panu staroście Sokołowi. Bo pierwsze pismo, jakie otrzymał pan Paweł Kaźród, jak przechodził z PZD do starostwa powiatowego, do pracy starostwa powiatowego, to pierwsze pismo, informację taką, pismo informacyjne skierował do pana Pawła Kaźroda, pan starosta Sokół, w którym zapewniał go, że warunki pracy i płacy będą na dotychczasowym poziomie. Nie robił to szeregowy pracownik starostwa powiatowego, tylko to robił pan Paweł Sokół, funkcja jego zastępca starosty, czy wicestarosta, i zapewniał go, że będzie miał te same warunki pracy i płacy. Kolejne pismo, a więc to już była umowa o pracę, a więc akt prawny, który podpisał zarówno pan Kaźród, jak i podpisał równocześnie pan starosta Dors, w którym są podane składowe części zarobku czy pensji pana Kaźroda. I pan starosta Dors podpisał się własnoręcznie, bo przecież nie sądzę, żeby go ktoś porobił, że tylko zabiera panu Pawłowi Kaźrodowi kwotę 450 zł, a to wynagrodzenie zostaje, powiedziałbym, no, mniejsze o 450 zł. Na co pan Paweł Kaźród przystał? Że zostanie mu zabrane 450 zł z dotychczasowego uposażenia. Ale później się okazało, że jeszcze w kwietniu jakieś kolejne pismo, gdzie obcięto panu Pawłowi Kaźrodowi pensję o 50%. No ja uważam, i jeżeli panowie własnoręcznymi podpisami zobowiązali się do czegoś, zdeklarowali, to powinni tych umów
pisemnych umów, niesłownych umów dochować. No ale argumenty są takie, że restrukturyzacja, że centrum usług wspólnych, że wydział zgodnie z regulaminem starostwa przy liczbie poniżej 10 osób nie może mieć zastępcy naczelnik. No i no panie, cóż zrobić? To przypadek akurat, że tak wyszło. No, muszą to zrobić, a przecież nie oferują zwolnienia, tylko zmniejszenie wynagrodzenia. Oczywiście wszystko było tam przypadkiem. Ja powiem, to zresztą mówiłem na tej sesji online, że to na pewno skończy się w Sądzie Pracy, a więc kolejna sprawa będzie w Sądzie Pracy, nie tylko zawieciańskie, ale będzie też i sprawa starostwa, bo jak ja czytałem te wszystkie odpowiedzi pana Gabriela Dorsa, to proszę mi wierzyć, że znów powtórzę w dniu dzisiejszym drugie takie słowo, falandyzacja prawa. Jedni, bo to jest przerażające, bo jedni prawnicy czytają ten sam przepis, interpretują go w sposób A i kolejny prawnik czyta ten sam przepis i interpretuje go w sposób B. A to chyba tak polegają na tym wszystkie rozprawy sądowe, teraz, że każdy interpretuje po siebie. Teraz powiedziałbym dla osoby, które no, nie znają wszystkich sztuczek prawnych, znalezienie tutaj jakiegoś takiego rozwiązania, które by przemawiało do społeczeństwa, jest niezmiernie trudno. Ja mówię prostym językiem. Panowie, zarówno zarówno pan starosta Sokół, jak i pan starosta Dors własnoręcznie podpisali pewne zobowiązania i uważam, że tych zobowiązań powinni dochować. Panie prezydencie, nasz wywiad trwa tyle, że tylko chyba najbardziej zażarci słuchacze i widzowie wytrwali się, dotrwali do końca, więc jakieś jedno zdanie na koniec i już naprawdę kończymy. No, zdrowy pan jest, trzyma się pana jakoś. Pozdrawiam zdrowiu. Mieszkańców, pozdrawiam pana i pana bliskich. Ci, którzy dotrwali do tego momentu, szczególne pozdrowienia na koniec otrzymują. Bardzo dziękujemy. Dużo zdrowia wszystkim słuchaczom i widzom życzymy. No to do zobaczenia. Państwa i moim gościem dziękuję. Był pan Witold Glim, prezydent Zawiercia kadencji 2014-2018 i radny Rady Miejskiej w Zawierciu obecnej kadencji. Dziękuję. Dziękuję bardzo.